Ania Skubik jest aktorką Teatru Vichy, a Marlene Dietrich wszyscy znają. Czy nie czujesz się trochę w cieniu gwiazdy? Nie, dla mnie jest to ogromna przyjemność móc obcować z Marleną Lalką. Czy są takie chwile, w których czujesz, że masz władzę nad Marleną? Raczej nie. Wydaje mi się, że to właśnie ona mnie prowadzi bardzo często na scenie. I no nie wiem, to może być po prostu jakiś taki instynkt lalkarza. Ale nie nazwałabym tego, że mam władzę nad Marleną, nie, nie. Pierwszą wersję lalki zrobiłam sama. A niestety głowa, którą stworzyłam, nie sprawdziła się w pewnym momencie, popsuła się po prostu. I Marlena straciła głowę. Powstała nowa głowa, ta, którą teraz widzicie. I wykonawcą tej nowej twarzy Marleny jest Basia Poczwardowska z Torunia. Straciłam głowę, ale jestem z nowej bardziej zadowolona. Jak długo przygotowuje się pani do koncertu? Każdy spektakl jest dla mnie bardzo ważny, jedyny i niepowtarzalny. No i ja potrzebuję około godziny, aby się przygotować. Jednak myślę o każdym koncercie dużo, dużo wcześniej. Kiedy występowała tutaj w Polsce w 1962 roku w sali kongresowej i Czesław Niemen występował godzinę przed nią, to ona już chciała być gotowa, bo mówi, jak pan Niemen nie będzie mógł zaśpiewać, to ja muszę być gotowa, nie? Także była taka profesjonalistka. A czy lalka Marlene dobrze się prowadzi? Czy po prostu jest to dobry partner na scenie dla lalkarza? Dla mnie najlepszy w tym momencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Złotko. Staram się być miła dla pani. Wiesz, że czasem mamy takie swoje konflikty. Wiem, wiem. No ale to później w garderobie. Czy ja zamawiałam kawę? Ktoś mi wypił kawę. Madame, przepraszam za to jakieś nieporozumienie.